Darka, jak trening? Świetnie. Świetnie, nie? No. Chcesz kaka? Nie. Chodzi mi. Dzisiaj całą rodziną znowu trening. Ten ma co chwilę ma ten. Przestań. Przerwę na kabanosa. Przerwę na kabanosa. Przerwę na kabanosa. Dzisiaj gdzieś dobre takie 8 km treningu będzie. Zanim jeszcze dojdziemy do domu. Idzie ten dziadek, idzie. A i to pies lata jakiś. I co? Dzisiaj było, ci było do tego chodzenia naszego dużo, dużo biegu. Dużo biegu, nie? Dużo biegu, a jeszcze dużo sprintu. Właśnie, dużo jeszcze sprintu. Także, a ciepło jest. Poty się leją. Jeszcze jedną rzecz właśnie tylko chciałem powiedzieć w tym filmie. Dobra, jedną rzecz chciałem powiedzieć, sprostować z ostatniego filmu, który nagrywałem też tutaj w parku, odnośnie wody. To powiedziałem tam, że na 300 litrów wyprodukowanej wody przez wodociągi 3 litry jest to woda pitna. No i się pomyliłem, nie wiem dlaczego mi to tak jakoś gdzieś w głowie się utegowało, że na 300 litrów 3 litry, bo to równoznaczne byłoby z tym, że na 100 litrów 1 litr. A to chodziło o to, że na 300 litrów wody wyprodukowanej przez wodociągi tylko 1 litr jest to woda pitna. Czekajcie, zaraz wam powiem, o co chodzi. Korek był na drodze, musiałem przerwać wideo. A więc wracając do tej wody i do tego, dwa pojęcia są ważne. Woda pitna i woda gospodarcza. Czym to się różni? Woda pitna od wody, wody gospodarczej, jeśli chodzi o jakość wody, niczym się nie różni, ale potraktujmy wodę pitną jako tą, którą pijemy, a wodę gospodarczą jako tą, którą podlewamy kwiatki, trawniki, myjemy wodę, auta, rowery, na myjkach, się, spłukujemy w toalecie. Różne rzeczy, tak? Wielkie fabryki zużywają bardzo dużo wody i tak inne rzeczy. Zakłady jakieś, różne pracy. No więc na 300 litrów wyprodukowanej wody przez wodociągi tylko 1 litr jest to woda pitna, czyli tą, którą my naprawdę spożywamy. Czyli robimy jakieś zupy, gotujemy ziemniaki, robimy sobie herbatę, kawę. Chyba nawet nie zupy, tylko chodzi o taką, co pijemy, surową? No nie, no w ogóle, którą spożywamy, którą bierzemy do żołądka. Aha, tak, którą to jest woda pitna, nazwana tak. Woda pitna i woda gospodarcza. Łącznie jest jedna woda, jest to jedna woda, tylko w sposób użycia ich, to się tym się różni. A więc na 300 litrów. Jeszcze ostatni raz powtórzę, wyprodukowanej wody w wodociągach tylko 1 litr pijemy, jemy. A więc jaki sens dla wodociągów jest zrobić z tej wody tak czystą i ona właśnie czysta jest tylko, że zdrową, że tak powiem. Chodzi o zdrowotność. No właśnie. Tak, chemicznym, przede wszystkim chemicznym. Jakby jaki jest sens aż tak bardzo czyścić tą wodę, skoro tylko 1/300 jest spożywana, więc woda gospodarcza nie musi być odchemiona, że tak powiem, pozbawiona chemii, której tej chemii jest bardzo dużo, dostaje się do wody i po prostu wodociągi tylko tą wodę przeczyszczą, żeby ona była... Żeby nie była trująca. No, żeby nie była trująca, żeby była tylko właśnie czysta, jeśli nalejemy ją do czegoś, to żeby było widać, że jest przeźroczysta, tak, wizualnie. Ale... Składu to my nie znamy. Ale chemię da się pozbyć tylko filtrami osmotycznymi, odwróconej osmozy. A więc musiałyby te wszystkie... Jezu, kto? No, wodociągi? No, wszystkie te wodociągi miejskie musiałyby mieć zamontowane właśnie takie filtry odwrócone osmozy. No tak, i wydajność jest w ogóle nieopłacalna, a z tym bardziej, że tylko 1/300 wody to jest woda pitna, a reszta to woda gospodarcza, więc po co ładować się w takie koszty i mieć taki duży odrzut tej wody, jaki jest na filtrach odwróconej osmozy. No jest to po prostu niepotrzebne, więc pomału, latami trujemy się, a później dziwimy się, skąd ten rak, skąd to, skąd tamto. No, Emma! W dużej części właśnie od wody. Ale nie tylko, oczywiście od wszystkiego, od jedzenia, od tego, od tamtego. Ale woda, czysta woda to podstawa. Tak, ale jak na przykład rolnicy pryskają no, warzywa i to wszystko pryskają, to wszystko wchodzi w glebę. I to właśnie później te wodociągi tego nie oczyszczają tak dobrze. No nie. No to właśnie później to też jest, i to tak, rolnicy... Dość, że jedzenie jest skażone, tak, to jeszcze później woda. To jeszcze właśnie, nie dość, że jest jedzenie, to jeszcze później wodą popijamy sobie taką skażoną i to jest takie błędne koło. Dobra, czyli zapamiętajcie, na 300 litrów wyprodukowanej wody w waszym mieście tylko 1 litr jest wodą pitną, którą pijemy do brzucha. Pozdro 600, cześć.
To się nazywa porządna firma. Za 10:09 pan już jest. Idę otworzyć mu drzwi. To jest faktura. Reszta jest dla pana. Znaczy się to nie ma problemu, aparat cały wchodzi, tylko teraz kwestia, czy pan o ten kosz wejdzie, a jeśli nie, to trzeba po prostu jakiś może mniejszy. No, no, no. Coś wymyślimy. Tak. To świeci. Taka duża, ta 80. Aha, no, no, no. To wtedy to nie ma w ogóle problemu, ale to tragedii nie będzie. Czyli właśnie taki serwis jest raz na pół roku, tak? Tak, raz na pół roku, bo to są filtry węglowe tutaj, które po prostu po pół roku ulegają biodegradacji. Aha. No one zaczynają pleśnieć. No, no, no. I trzeba je po prostu wymienić. One tam jeszcze plus, minus, tam tydzień, dwa, trzy, miesiąc jeszcze tam powiedzmy trzymują, ale potem zacznie psuć się ta woda, po prostu robić się może, no, no. Być a może tam, gorzka. Tam te kuleczki jakieś? To jest bioceramiczny, to jest strukturyzator tak zwany. Tam się no tak jest. Membrana, która odpowiada za czyszczenie chemiczne, tak? Znaczy, zanieczyszczenia chemiczne. No, no, no. Czy tu mamy płyn? Tak, tak. Znaczy tu mamy mydło. Mydło? Tak. No, płyn do prania naczyń, czy mydło? Tak, tak, to, tak. To samo. Nasmarować. Tak, bo tam jest takie gniazdo, wie pan, które łatwo rozerwać. Aha, aha. Niektórzy wpychają to na siłę. I później pęknie to gniazdo, no, no, no. I cała woda, która powiedzmy ma być oczyszczona, i tak idzie bokiem, idzie do zbiornika, taka sama wtedy jak aha, to. Aha, także aha. No jest to ważne. Mogę tak, 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 proszę, proszę. No, dlatego ja zawsze używam płynu. Leciutko wtedy mi się wślizną tą uszczelnię. Tak, tak, tak. Tak, tak. Rach, ciach i filtr podłączony. Podłączony on nie jest. Znaczy, no nie, tak. Ale. Ale jest już. Bo to będzie osobna wylewka, tak? Do tego tak, jeszcze. Tak, osobna wylewka, kranik taki będzie. A później, bo tutaj te meble najprawdopodobniej za niedługo będą wymieniane, czy coś, to nie ma problemu, nie? Nie, nie. Problem. Nie, oczywiście, że. Swoje lata ma, ale aha, teraz aha. To już wszystko, teraz to gorsze. No, 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 no. A jak masz na imię? Powiesz mi? Jak masz na imię? Wstydziok. Emma. Jak? Emma. Emma? Tak. Zdrobnie, ale jak się mówi? No, Emi. Emi. Emi, Emilii już nie. Emilia nie, 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 Emilia już nie, nie. To jest co innego. A czasami Emusia. Emusia, Emi. Emcia. Wstydzi się, ale no. Po pół roku jak przyjdę, to często dzieci już mi tam w tych narzędziach, więc jest ciekawość, co tam jest. No, no, no. Zobaczy pan w tej chwili, jak po tym. Zacznie pan używać, nie wiem, jaki pan ma czajnik. No, taki. Czysty? Nie wiem nawet, czy można sprawdzić, czy czysty. No jeszcze w miarę jest wszystko nowy chyba niedawno. Tak, no ten jest w miarę nowy, tak, tak, tak. No, bo tak to zazwyczaj jest kamień. Jak pan tą wodę będzie używał, ten cały czas będzie tak czyścił. Aha, aha. Ja nie wiem, gdzie pan to, gdzie pan ma podłączoną zmywarkę. Dobra, sprzątniemy to najpierw. Filtr pracuje, napełnia tutaj tą banieczkę, oczyszcza ładnie wodę,
Tutaj tak ładnie wygląda z przodu, ale tutaj jest dół na strzawce, musi być tak trochę tyłem, żeby się tu trochę nam jeszcze śmietnik zmieścił. No i tak, kabelki wszystkie popodłączane, wszystko popodłączane, wszystko funkcjonuje. Na pierwsze uruchomienie ważna sprawa, zbiornik ma się napełnić do pełna, wylać cały, bo to nowe urządzenie, to więc musi się to ładnie, wszystkie pyłki muszą się wyczyścić. Drugi raz musi się przefiltrować cały zbiornik, cała woda czysta. Wylać znowu wszystko do kranu, do zlewu, do po prostu ścieków. I dopiero za trzecim razem, jak już będzie się napełniać, to już będzie można po prostu zacząć pić tą wodę. No i tutaj mamy taką ładną drugą wyleweczkę. O, tutaj cyk, cyk, cyk. Tu jeszcze powietrze jest, bo to jeszcze wszystko takie na świeżo. Dopiero się napełnia. O, i jak się już te wszystkie powietrze, a może nawet trochę powietrza warto spuścić. O, właśnie słychać, jak jeszcze powietrze leci, jak się wszystko poogarnia, to za drugim, trzecim napełnieniem będzie już można w końcu pić czystą, zdrową wodę z domu, z własnej oczyszczalni i będzie można po pierwsze zaoszczędzić na kupowaniu wody w butelkach, która wcale zdrowa nie jest, a po drugie to zawsze będzie przynajmniej dostępna. Gdyby to wideo dotarło do kogoś, kto chciałby taki filtr założyć w domu, to odezwijcie się do mnie, jeśli chcecie, jeśli w ogóle potrzebujecie jakiejś takiej porady, czy jakiego ja mam filtra i tak dalej. Jakbyście chcieli takie informacje, to chętnie Wam udzielę i pomogę i powiem Wam, gdzie ja kupiłem filtr, bo jest naprawdę mega solidna firma, która daje dożywotnią gwarancję. Gdyby się cokolwiek stało z tym filtrem, dożywotnia gwarancja darmowa na wszystkie części. Serwis tylko kosztuje takiego filtra około tam 150 zł na pół roku, ale jeśli się coś popsuje, jeśli cośkolwiek się stanie, to jest dożywotnia gwarancja. Firma ma już 20 tysięcy po prostu klientów po całej Polsce tutaj i ma aż 150 punktów po prostu takich serwisowych, więc dwie minuty, gdyby się coś stało, gdyby coś gdzieś zaczęło ciec, może cieknąć, czy woda gdzieś tam by coś może zaczęła kapać, gdzieś coś by się rozszczelniło albo coś, dzwonicie do serwisanta, w ciągu tam godzinki jest u Was, czy pół godzinki i sprawa jest załatwiona, także to jest bardzo ważna rzecz, że filtry mają dożywotnią gwarancję bezpłatną, przynajmniej tutaj w tej firmie. Mamy umowy, mamy wszystkie dokumenty potrzebne, faktury. Firma z 20-letnim doświadczeniem tutaj na polskim rynku, tak jak mówię, 20 tysięcy klientów, 150 punktów serwisowych w całej Polsce. Także jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, to dajcie znać, to chętnie z Wami pogadam. Dobra, pozdrawiam, zostawcie łapkę w górę.